W niedzielę 12 lutego odbyły się uroczystości upamiętniające 77. rocznicę rozstrzelania przez hitlerowców w Lesie na Boże 360 patriotów. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, po której uczestnicy przeszli na plac przy mogile pomordowanych. Na przełomie stycznia i lutego 1940 roku Niemcy rozpoczęli wskarżysko aresztowanie osób związanych z organizacją Orła Białego. Aresztowano ponad 400 osób. Po niesprawiedliwych wyrokach 360 osób skazano na śmierć przez rozstrzelanie. Egzekucje odbywały się od 12 do 16 lutego 1940 roku w Lesie na Boże. 77 lat po tych tragicznych wydarzeniach przy mogile pomordowanych zebrali się przedstawiciele władz miasta, powiatu i województwa oraz mieszkańcy miasta i powiatu, delegacje związków kombatanckich, szkół, zakładów pracy, organizacji, stowarzyszeń. W imieniu prezydenta miasta głos zabrał jego zastępca Krzysztof Myszka. Pozwolę sobie w imieniu prezydenta miasta, pana Konrada Kryniga, przeczytać list skierowany do wszystkich zebranych na dzisiejszej uroczystości. Szanowni Państwo, w naszym mieście, w Skarżysku Kamiennej, jest wiele miejsc przesiąkniętych historią. Ten las na Skarżyskim Boże jest jednym z nich. Tu stracono blisko 360 osób, których jedynym przewinieniem było pragnienie wolności i miłości do ojczyzny. Dla niemieckiego okupanta były to jednak wina wystarczające. W styczniu i lutym 1940 roku, zaledwie kilka miesięcy po wybuchu wojny, w Skarżysku aresztowano ponad 400 osób. Przetrzymywano ich w celach w budynku dzisiejszej szkoły podstawowej nr 1. Przesłuchiwano, poniżano i torturowano, aż wreszcie niesprawiedliwie osądzono. Masowe egzekucje odbywały się od 12 do 16 lutego właśnie w tym cichym i spokojnym lesie. Rozstrzelano prawie 360 osób. Ich nazwiska widnieją na tablicy przy mogile. Stracono część skarżyskiej elity społecznej i intelektualnej, oficerów Wojska Polskiego, działaczy społecznych, harcerzy, ojców franciszkanów, kolejarzy, urzędników, pracowników Państwowej Fabryki Amunicji. Ta niemiecka represyjna wymierzona w polską inteligencję była pierwszą masową zbrodnią na Kieleczyźnie w okresie II wojny światowej. Pamiętajmy również, iż część osób aresztowanych w styczniu i lutym 77 lat temu wywieziona została do Radomia, skąd część trafiła do innych więzień lub obozów koncentracyjnych, a część została rozstrzelana na Firlei. Mogiła w Lesie na Boże jest jednym z wielu miejsc straceń Polaków w czasie II wojny światowej. Jesteśmy im winni pamięć. Żyjąc w wolnej Polsce, powinniśmy mieć świadomość, że wolność została dla nas wywalczona. Nasi przodkowie składali w ofierze swoje życie, mając przed sobą wizję lepszej przyszłości dla kolejnych pokoleń. Jest mi przykro, iż właśnie w tak ważnym dniu zatrzymały mnie poza Skarżyskiem istotne dla naszego miasta sprawy służbowe. Dziękuję wszystkim za obecność. Głęboko wierzę, że dzisiejsza uroczystość stanie się okazją do zatrzymania w codziennym pędzie i chwili refleksji. Z wyrazami szacunku prezydent Skarżyska Kamiennej Konrad Kręg. Uroczystość krótkim programem artystycznym uświetniła młodzież z gimnazjum nr 2. Następnie delegacje złożyły wiązanki.